Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest kolejny odcinek z serii z gry Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? Mianowicie ostatnio rozpoczęliśmy oblężenie Tempelhofu i zakończyliśmy. Tempelhof padło. Bez bitwy po prostu. Znaczy tak, była bitwa, ale stoczyłem ją automatycznie, ponieważ tam tylko właśnie Lord został ledwo żyjący i nasza armia go po prostu rozszarpała. A teraz słuchajcie, nasza armia ruszyła na Fort Oberstire. To jest ostatni bastion. Bastion wampirów z Tempelhof. Tak więc słuchajcie, zniszczmy ich, chociaż tutaj widzę, mamy członka mojego rodu, także von Kersteina. Dobra, słuchajcie, trzeba zniszczyć mojego, że tak powiem, pobratyńca. Ten też jest von Kerstein. A więc słuchajcie, jak widać, walczymy wewnątrz swojej własnej rodziny. A więc słuchajcie, bierzmy się za nich. Okej, moi drodzy. A więc myślę, że wiatry magii są okej. Rozpoczniemy sobie tutaj rozstawienie. Ale tu jest fajna czacha. Takim aniołem śmierci tutaj. Świetna sprawa. Dobra, my na razie się cofnijmy. I teraz tak, w pierwszej szeregu pójdą nasze zombie jako mięso armatnie. W następnym nasze oddziały uzbrojone we włócznie. A później nasza doborowa piechota. Znaczy doborowa piechota. Doborowa to ona nie jest, ale jest całkiem niezła. Nasze szkielety, moi drodzy, uzbrojone w miecze. Sam Kerstein stanie tutaj na środku pola bitwy, gotów do działania. A nasza bestyjka stanie z tyłu i nasze nietoperze rzućmy gdzieś tu. Dobra, zaczynajmy. Za niedługo nietoperze przestaną być nam potrzebne i zastąpimy je dużo potężniejszymi stworzeniami. A co ci tu kombinują? Idą. Dobra. Tych sobie tutaj zgrupujmy. I ustawmy się tutaj. A jest, moi drodzy. Trzeba zrobić im z dupy wylotówkę na kielce. Dokończyć dzieła zniszczenia. Widać tutaj gdzieś tego przywódcy ich? Bo teoretycznie to jest ten oddział Guli. Dowodzony przez Bernarda von Kersteina, ale nie widać ich tutaj. To tutaj jest ten... fajną zbroję ma. To wygląda jak Batman. Średniowieczny Batman, moi drodzy. Nie no, jakoś tak mi się skojarzył. Ta maska może, znaczy maska. Hełm! To tak wygląda. Okej, moi drodzy, co tu dużo gadać? Macie przerąbane. Źle wam powiem. Nasza armia jest niepokonana. Nasza armia nieumarłych. Chociaż za jakiś czas zacznie ona się zmieniać trochę. Armię jednostek bardziej żywych. Na przykład takich jak ten tutaj pupilek. Super jest. Mówcie co chcecie, wygląda naprawdę bosko. Nieuskrzydlony nietoperz. Gigantyczny nieuskrzydlony nietoperz. Podejść jeszcze bliżej do wroga. Moi drodzy, ruszajmy! Na podbój. Dobra. Myślę sobie, że pora tutaj trochę porządzić. Otóż tak, wy uderzycie tu te dwa oddziały. Wy uderzycie tutaj. Wy im w tym pomożecie.
wybierzcie się za tych. Teraz tak, wybierzcie się za tych. Wybierz się za tego dziada. Wy mu pomożecie. Wy uderzycie tu. Wy uderzycie tu. Wy uderzycie tu. Tak to zróbmy. Wy też uderzcie. Więc słuchajcie, może moja armia rusza do ataku. Nacieramy. Znacznie synchronicznie chodzą te nietoperze, znaczy te szkielety. Jedynie nasze nietoperze już zaczęły walkę. Cofnąć się. Podlatujemy na razie. Przyspieszyć. Naprzód, panowie, naprzód. Przywalić temu typowi. Osłabić go po prostu. Teraz tak, żeby przeciwnikowi nie było za łatwo. Jeden oddział zombie tutaj poproszę. Zatrzymać ich. Uderzyć na nich. Tutaj wzmocnić nasze siły. Zaatakować. A, to moje jednostki tutaj go gonią. Dopaść dziada. Co się dzieje z moimi nietoperzami? A, one tutaj się naparzają. Dobra. Nacierać. Wy tym tu pomóżcie. Załatw go. Jest. Tu. Okej. Z tymi tu kończmy. Pięknie. Zniszczyć ich. No i słabną. Bardzo ładnie. These lands are mine.
Ten gdzieś tam w pizdu ucieka. Całkiem możliwe, że liczy na to, że uratuje skórę. Zrób mu krzywdę. Dobra, słuchajcie, zdecydowane zwycięstwo, to więc zakończmy bitwę. No i pięknie, słuchajcie. Zdecydowane zwycięstwo, takie lubię. Troszkę hajsu żeśmy tutaj dostali, straciłem 509 nieumarłych, przeciwnik stracił 3481. A więc pięknie. Podporządkować sobie ich możemy, ale ich wolę zająć. Ta jest. Wróg zabity. Ci tutaj też za niedługo umrą. Teraz tak, my tu sobie uzupełniajmy straty. Przede wszystkim. Teraz tak, co ja tutaj mam? To jest tu kompletnie bez sensu zbudowane. Bo to musi być zbudowane gdzie? A czekajcie, to o to mi chodziło. Mniejsze osady, które mogą... Aha. No tak. Dobra, więc tak, to niszczymy, bo to jest tutaj kompletnie bez sensu, jak już mówiłem, zbudowane. Teraz tak. Wy tutaj rekrutujecie, tak? Wspaniałe nasze oddziały. Ci tutaj wymierają powoli. Bo to muszę zająć, to też chcę zająć. Ogólnie będziemy... Chcę zjednoczyć całą Sylwanię pod moim panowaniem. Tutaj spróbujmy tego tutaj załatwić. Zabójstwo. Sukces! Bardzo ładnie. A ci tu pięknie tracą oddziały. Teraz tak, to sobie możemy tutaj rozbudować i nie widzę przeszkód. Chociaż słuchajcie, to myślę... to jest ważniejsze. Tak to sobie zróbmy. Dobra. No i słuchajcie, powolutku, powolutku nastaje pokój. Zobaczmy sobie jeszcze tylko tak. Spadek, awersja, działanie bohatera przeciw... Ła. No tak. Ci są tutaj niechętnie do mnie stawieni. Tutaj sytuacja mi się poprawia z tymi. Z tymi też. Z tymi mamy spadek. Wielka potęga, awersja, traktat z tymi, traktat z tymi. Dobra, oni mnie tu nie lubią za bardzo. Tu mamy poprawę. Ci tu zaraz padną. Tu mamy poprawę. Oni są, większość jest nieprzyjaznych wobec mnie. Ale no dobra. Okej, na razie kończmy turę. Co ja tutaj mam? No tak. Zapomniałem trochę. O moich awansach. Który to był poziom? Mamy 7 poziom, tak? Jeszcze 2 poziomy będziemy mogli sobie wybrać wierzchowca. Potem będzie smok. Kurde, już się nie mogę. 25 poziom muszę mieć. O Jezus, to jeszcze tyle grania. Że masakra. Dobra, weźmiemy sobie to. Będziemy mieli lepsze. Więcej jednostek będziemy mogli tworzyć. Okej. Okej, jeszcze tutaj nasza Banshee też awansowała. Zadania szpiegowskie. Czy... Takie rzeczy. A. W bitwie ja raczej nie używam. Bardziej będę używał jako szpiega, więc będziemy to rozwijać. I nasz nekromanta także otrzymał awansik. Dostaniesz to. Dobra. My tu nadal czekamy. Dobra, kończmy turę. Lećmy dalej. Na spokojnie. Ci nam sobie hasają, jak gdyby nigdy nic. A co wy tu chcecie ode mnie? Co, jeszcze jedno podejście, tak? Naprawdę tego chcecie? No dobra, słuchajcie. Też w sumie... Dobra, stoczmy tą bitwę. Może jakieś szanse tam mają na zwycięstwo. Tak więc sprawdźmy, na co ich stać. Okej, moi drodzy.
My otrzymamy oczywiście posiłki. A nie, mamy już wszystkie jednostki tutaj. Chociaż tak, te oddziały jak najbardziej z tyłu, bo to są niedobitki. Pozwólcie, że to nasza armia się tym zajmie. Mogłem sprawdzić, jaką oni mają liczebność. Nie zerknąłem nawet na to. Dobra, zombie z przodu. Ci za zombie. Nie, zombie mają być też... Wy macie stać tu. Wy macie sobie stanąć tu. Ta jest. Za wami mają się ustawić oddziały szkieletów, wojowników. Dwie najpotężniejsze jednostki tutaj, a nietoperze gdzieś tam. Dobra, rozpocznijmy bitwę w ogóle. Dobra. Idą na nas. A słuchajcie, my też może do nich troszeczkę podejdźmy. Czemu nie? Na spokojnie, panowie. Nie ma co szaleć. Dobra, oni tu mają jedną bardzo słabą jednostkę i warto może byłoby na nich uderzyć. Dobra, to jest ten ich nekromanta, który idzie na nas i myśli, że coś tutaj zdziała tymi swoimi malutkimi siłami. Jednakże ja bym nie był tego taki pewien na jego miejscu. Dobra, moi drodzy, przyspieszyć trochę. Jest nietoperze. Działać. Stawiać się na flance. Dobra, pauza, moi drodzy. Otóż tak, wy na pewno uderzacie na tych. Wy uderzacie na tych. Teraz tak. Te nasze siły. Otóż tak, weźmy sobie tak, te trzy oddziały biorą się za tych. Te dwa oddziały spróbują wbić się tutaj klinem. Te oddziały leżą tu. Wy tam. A wy tu. Tak jest. Z czego wy dwaj zaatakować tego dziada. Naprzód. Ruszamy. Ostatniej bitwy z Tempelhof. No i bardzo ładnie. Tego tu dziada osłabić. Naprzód. Przebij się przez te zastępy. Dobra. Teraz czas na trochę zabawy. Ta jest. I bierzesz się za niego. Ej, rzuciłeś to w ogóle? Nie no, nie rzucił tego, tu. Dobra, teraz zadziałało. Zabić go.
Dobra, uderzmy tutaj na odcinku centralnym. Co ty tu masz? To sobie zwiększmy. Dobra, ostra rąbanina. Dobra, tu kolejne zaklęcie. Kolejne zombie, tak jest. No i słuchajcie, po co nam jednostki strzelające? Skoro my sobie tutaj tworzymy zombie na tyłach wroga. Oni już mają rozpad? Z tego co widzę, chyba tak. No i spokój. A, tych tu jeszcze, dobra. Tamci już zostali zmiażdżeni. Zmiażdżyć naszych wrogów. Ale go tu pouszkadzać. Ile wlezie. Ale ten tu mój pupil fajnie wszystkich rozwala. Wrogi lord nie żyje, moi drodzy. No i armia naszych wrogów także. Po prostu się rozpadli. Ponieważ przestała działać jego magia. Tak więc słuchajcie, zakończę bitwę. No i pięknie, słuchajcie, zdecydowane zwycięstwo. Co z tymi tutaj zrobić? Dobra, do strat z nimi. Mamy też poziom. To jest Harkon. Wagner Harkon przestał istnieć. Rój Guli, co? A. Dobra, frakcja zniszczona. Averland Tempelhof. No i pięknie. Teraz tak, co byśmy tu mogli sobie zbudować, moi drodzy? Myślę sobie, że zbudujemy sobie tutaj tak. Tu zbudujmy sobie to. Myślę, będzie ok. Dobra, ci tutaj zostali najechani i złupieni. Czekajcie, jak wyjdziemy z miasta. Dobra, najważniejsze, się nie pogarsza sytuacja. Oja. Kurde, ponoszę straty w tym miejscu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak samo jak ci ponoszą ziemię, straty na moich ziemiach splugawionych, tak ja nie mogę przemieszczać się po ziemiach niesplugawionych. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. To znacząco może ograniczyć moje działania. Dobra. Teraz tak. To sobie rozbudujmy. Wszystko pięknie ma tu działać. Oni tutaj nic nie mają. Dobra, ci tu ponoszą pięknie straty. Dobra, na razie kończmy turę. O, punkt umiejętności, no tak. Mroczne nieba. Co byśmy tu mogli zrobić tak w ogóle? Traumy, 8 poziom. Jeszcze jeden i będziemy mieli kunia. Zerknijmy, co my tutaj mamy. Obrona grobu. Odporność na ostrzał plus 10. Fajna rzecz. Mistrz domeny wampirów. A, takie różne tutaj zdolności będziemy dostawać z czasem.
wzrost dyscypliny. Może warto byłoby to zrobić, co? Troszkę poprawić nasze dowodzenie w czasie bitwy. Zyskano rangę. Dobra. Zdecydowane zwycięstwo. Oskramiacz bestii. Właśnie, zobaczmy co ty tutaj masz. A, arkana, dobra. Cechy hrabia. Sporo tego on tu ma. Dobra, na razie... Ja tu mogę? Nic nie mogę. Dobra. Na razie kończmy turę. Niestety, kurde, poniosę straty, ale... Może uda się odbudować to miasto tutaj. Schwarzhafen. Zadanie przydzielono. Ciel bohatera, nekromantę do armii następującego lorda. Dobra. Nie mam zamiaru tego robić, ale okej. Kolonizacja. Ta jest prowincja zabezpieczona. No i w ten sposób, słuchajcie, mamy całą prowincję dla siebie. To trzeba oczywiście odbudować. To możemy rozbudować. O Jezus, jakie tutaj straty poniosłem. No bez jaj. Dobra, parę tur mi zajmie odzyskiwanie sił. Dobra, zerknijmy sobie na dyplomację. Obecnie nie mam z nikim wojny i to jest bardzo dobra wiadomość. Ale na razie będziemy mogli się zająć sprawami gospodarczymi oraz rozbudową naszych sił. Dobra, ty tu masz coś dla niego, więc możesz tam podejść. Na razie musimy zwiększyć wpływ splugawienia wampirycznego. Dobra, kolejne technologie, moi drodzy. Doświadczenie do jednostek zombie oraz szkieletów wyrybowanych. Pancerz poprawiony w szkieletach. No tak, słuchajcie, szkielety i zombie to są na razie trzon mojej armii, więc myślę, że na razie dobrym pomysłem będzie właśnie dbanie o nich. Zrobię sobie to. No słuchajcie, sporo roboty przed nami. A no tak, dekret wydać. Dobra, tutaj jest wszystko ładnie na plusie. Dobra, bawmy się na razie w rozwój. Przyrost naturalny. Dobra, kończmy turę. Schwarzhafen zajęte. Znaczy zajęte, skolonizowane. A ci tu odchodzą? Nie bardzo ładnie. No, to jeszcze nie ma pełnego spaczenia tej prowincji. Myślę, że tutaj nie powinno być już z tym problemów. Myślę, że czas się spotkać. Teraz tak, to sobie rozbudujmy. A to mnie na razie nie stać. Kurde, 5000, strasznie dużo hajsu potrzebuję. Teraz słuchajcie, zajmiemy się tym tutaj. Tym zadaniem. A tu możemy rekrutować maszkarony, słuchajcie. Tu na razie mamy to. Gdzie jest taki maszkaron? Tu jest maszkaron. Co ja potrzebuję? Krypta wampira. Krypta wampira. Zobaczmy sobie. Co to jest krypta wampira? A, tu jest krypta wampira. Na czwartym poziomie będę miał dostępną. Trzeba to tutaj zbudować po prostu i tyle. Więc coś tym się zajmiemy. Tutaj starożytną zbrojownię. Nie budowałem jej gdzieś? Niestety nie. A szkoda. Prawdę szkoda. Dobra, ty koleżanko. To jest wystaw bohatera. Nie ogarniam, o co chodzi. A, że zmniejsza ten działanie bohaterów, dobra. Wrogich. Lecimy dalej. O, właśnie, mieli się spotkać. A, sobie to w następnej turze.
Dobra, teraz słuchajcie, zajmiemy się rozwojem. Zaginięcie. Dobra, rozwój nam spada. Okej, teraz tak. Tak, tylko w ogóle wywalmy stąd. To po pierwsze. Te dwa oddziały idą do nas. I wywalmy też oddział zombie. Tak się wymieńmy. Teraz tak, ta armia skieruje się tu. Te nasze siły. Niech sobie tutaj w zamku Tempelhof siedzą. Tak to podzielmy. Ponieważ ta armia będzie i tak się musiała zająć się tym tutaj w najbliższym czasie, ale spokojnie. Na razie. To są fajne jednostki. Dobra, bierzmy się, kontynuujmy. Dobra. Wszystko się ładnie nam rozwija i rozbudowuje. Dobra, nadwyżka populacji 4. Co umożliwia mi budowę tego? Rozbudowę naszych sił. Zróbmy to. No i wiecznie nie mam hajsu, no. Wiecznie nie mam hajsu. Wejdźmy tutaj, to przyspieszy wzrost naszej... No, to mamy bitwę. Albo oni tu jakąś ekspedycję wysyłają, czy coś. Dobra, spokojnie. Damy sobie z tym radę. To żeśmy rozbudowali, ale i tak nie mogę tworzyć tych oddziałów na razie. Szkoda. Dobra, lecimy dalej. No i słuchajcie, to jest dopiero przyjemna gra, jak się można kierować całym państwem. Głupie przechwałki. Powiadają, że chełpisz się zwycięstwami, że spędzasz więcej czasu na wznoszeniu posągów ku chwale minionych bitew niż na zarządzaniu królestwem. Powiadają, że jesteś głupcem. Okej, no i co z tym zrobimy? Koszty werbunku minus 2,5%, zapał bojowy, dyscyplina plus 6. Weźmy sobie to. Dobrze, bo szykuje nam się tutaj bitwa. Zobaczmy. Dobra, powinniśmy ich tutaj zgnieść, moi drodzy. Spróbujmy. Albo dobra, słuchajcie, myślę sobie, że to jest dobry moment na to, aby zakończyć ten odcineczek. Zajmiemy się tym już w następnym. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.